Oto istnieje śmierć, zwana śmiercią ciała. I śmierć Chrystusa uwolni ludzi z więzów tej śmierci, że wszyscy zmartwychwstaną, doświadczywszy tej śmierci. W historii chrześcijaństwa teolodzy dwoili się i troili nad tekstami Ewangelii, które mówiły o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jak widać po anturażu, nie o śmierci mowa będzie, ale o życiu. Pozdrawiam z parku Skarszewskiego. Tak to ładnie. No właśnie. No więc o życiu. I wracam do tych wypocin teologiczno-historyczno-zoologiczno-biologiczno-medycznych. Się śmiać, to naprawdę autentycznie. Słuchajcie, studiowałem teologię, nie na jednej zresztą uczelni, i naprawdę najfajniej było, bardzo mi się podobały takie rozkminy, które nam relacjonowali, historyczne, które nam relacjonowali nasi wykładowcy na temat właśnie teorii, na czym polegało zmartwychwstanie Pana Jezusa. No i tych teorii jest sporo, miałem brzydkiego słowa użyć, ale powstrzymam, bo naprawdę, a dlaczego mi się cisnęło na usta brzydkie słowo tutaj? Dlatego, że bo one mają się nijak do naszej wiary. Kompletnie nijak. No. Nijak się mają, słuchajcie. Pytanie, które... Ja nie mówię, że nie było tego zmartwychwstania w jakiś sposób historyczny, że Syn Boży, pradawny Jahwe Starego Testamentu, przyszedłszy na świat jako Jezus Chrystus i umarłszy na krzyżu, skazany na nie przez Sanhedryn i Poncjusza Piłata, nie zmartwychwstał w jakiś faktyczny sposób. Ale przede wszystkim, nawet jeżeli tak się stało, to po pierwsze, nasz sposób badania rzeczywistości jest na tę chwilę bardzo ograniczony ze względu na poziom nauki, na jakim jesteśmy, ale tak co by nie mówić, na tę chwilę jesteśmy na samym początku gwałtownego rozwoju technologicznego. Dopiero niedawno powstało GPT. W kontekście rozwoju ludzkości to jest strasznie późno, a jest to duży postęp. Moim zdaniem jest to postęp. I teraz tak, jeżeli to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, te rozkminy zoologiczno-biologiczno-medyczno-religijne na temat tego, jak wyglądało zmartwychwstanie Chrystusa, są bezcelowe w kontekście duchowości. Religia ma człowiekowi służyć do tego, żeby był coraz lepszą wersją samego siebie, tak? Na pewno do tego służy doktryna tego Kościoła. Tutaj pozwolę się wypowiedzieć dość ostro, tak? Na pewno doktryna tego Kościoła do tego właśnie służy. Aby człowiek stawał się coraz lepszą wersją samego siebie. I rozkminy na ten temat, przepraszam za to słowo, ale naprawdę uważam je za te bójdy o zmartwychwstaniu, o tym, jak zmartwychwstał Pan Jezus, za zbędne w kontekście rozwoju duchowego. Okej. Załóżmy, jestem przekonany, że w pewnym momencie, jeżeli faktycznie literalnie rozumieć, dosłownie rozumieć zmartwychwstanie Chrystusa, to jako mormon, a więc osoba wierząca i w naukę, i w wiarę, tak? Sądzę, że będzie możliwe, tak? W jakiś sposób, wykazanie naukowe, jak to się stało, tylko wtedy... Więc tak trochę kijowo, wiecie, naprawdę. No religia straci ten swój tajemniczy smaczek, tak? I tak naprawdę, no właśnie, stracimy bardzo ważną rzecz, do której tutaj chcę dobrnąć. Symboliczne znaczenie tego wydarzenia. Co dla ciebie oznacza zmartwychwstanie Chrystusa? Czym jest twoja śmierć, w którą wchodzi Chrystus, żeby cię z niej wyciągnąć? Powiem tutaj na koniec jeszcze bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie dodam jeszcze jeden symboliczny element. Jeszcze jeden symbol.
Dla nas, członków Kościoła Jezusa Chrystusa, święty w dniach ostatnich, Jezus Chrystus jest wcieleniem Boga Jahwe ze Starego Testamentu. Bóg Jahwe, jego imię, skąd się wzięło, oznacza ten, który jest, ten, który będę, tak? I było to jedno z bóstw Bliskiego Wschodu. Bóg wojny, Bóg mordu masowego, Bóg przywódca, Bóg dowódca. Pytanie mam teraz do ciebie, mój widzu, moja widzko. Jeżeli w tego Jezusa wierzysz, tego Chrystusa, to w bój ku jakim twoim wewnętrznym przeciwnikom, własnym wrogom i ku jakiemu zmartwychwstaniu tenże Jahwe cię prowadzi. Tyle zostawiam dla was. Buzi, ciao, ciao. Pozdrawiam spośród drzew.